Cześć, tu Magda z Ami Little Creature. W tym odcinku warsztatu Amigurumi chciałabym Wam przedstawić małą wersję królika. Większego królika widzieliście w poprzednim odcinku, 20 odcinku Amigurumi Workshop, więc teraz czas na mniejszą wersję. Właściwie to będą dwie wersje tej mniejszej, o czym za chwilkę Wam więcej powiem. Ten wzór przetłumaczyłam na język polski, jest dostępny w sklepie na Etsy Little Owl's Hat Polski. Przyjrzyjmy się teraz pierwszej stronie wzoru. Szalony królik, mały w dwóch wersjach, wzór na szydełko, autorka Swietlana Pertsewa, poziom zaawansowany. Tutaj macie informacje o wzorze, o materiałach i narzędziach. Większa wersja tego mniejszego królika wykonana jest szydełkiem 1,5 mm. Albo dopasujcie rozmiar do wybranej włóczki. Autorka wykorzystała włóczkę Alpina. Ja za chwilkę powiem Wam, jaką ja włóczkę wykorzystałam do tego projektu. Wykonywałam tego królika w większej wersji. Do wykonania oczu koraliki o średnicy 2 mm, albo możecie wykonać też oczka z białej masy termoutwardzalnej, właściwie białka oczu. Natomiast mniejsza wersja królika, wykonana szydełkiem 0,75 mm, włóczka Semenowskaja Lidia. Do wykonania oczu również koraliki o średnicy, w tym przypadku 1 mm. Do ukształtowania, do przyszycia potrzebna jest igła, do ukształtowania nić dentystyczna albo mocna nitka i oczywiście wypełnienie do maskotek. Rozmiary tego mniejszego królika, większa wersja będzie miała z użyciem tych materiałów podanych we wzorze około 20 cm bez uszu, natomiast mniejsza wersja około 11 cm bez uszu. Tutaj widzicie na zdjęciu, to jest ta większa wersja, a tu jest mniejsza wersja. Na końcu wzoru na królika podana jest również instrukcja, jak wykonać królika marynarza, więc jeżeli będziecie chcieli wykonać marynarza, zapoznajcie się na początku z tymi instrukcjami i wtedy będziecie mogli wprowadzić odpowiednie zmiany do właściwego wzoru na królika, ponieważ wzór właściwie nie zawiera informacji o tym, jak wykonać marynarza. Te informacje są podane na końcu wzoru. Jeśli chodzi o mojego królika, ja użyłam włóczki Drops Baby Merino. Jest naprawdę miłą włóczką, miłą w dotyku, bardzo przyjemnie mi się nią szydełkowało. Użyłam szydełka 1,75 mm. Włóczki kupiłam w sklepie Mila Druciarnia. A kolory za chwilkę Wam je tutaj pokażę. Jest to kolor ekry, beż, dwa odcienie beżu, brąz, wrzos i jasny morski. Na początku autorka wzoru poleca wyszydełkować próbkę, żeby sprawdzić, czy królik będzie miał taki sam rozmiar jak we wzorze z użyciem podanych materiałów. Ja akurat nie potrzebowałam szydełkować tej próbki, i tak użyłam nieco innego szydełka i innych włóczek. Powiem Wam na końcu, jaki będzie rozmiar gotowej zabawki. We wzorze jest również podana wskazówka, jak wypełniać poszczególne części ciała królika. Te małe elementy można wypełnić z użyciem włóczki pochodzącej z początku lub końca tego kawałka. Natomiast dłuższe elementy, jak kończyny, można wypełnić włóczką, która pochodzi z szydełkowania tych poszczególnych pasków. Po prostu przewlec ją, uciąć dłuższy kawałek na końcu i przewlec tę włóczkę od w dół i z powrotem w górę. Dzięki temu będziecie mieć długości włóczek w środku kończyny. Ja tak zrobiłam. Miałam tutaj również te elementy, końce włóczek pochodzące z różnych kolorów, więc tu mi się ładnie wszystko wypełniło. Królika rozpoczęłam od wykonania ogona, który wypełniłam. Teraz widzicie, te wszystkie części są przyłączone, ale ogon był oczywiście szydełkowany osobno. Ramiona z dłońmi również, nogi ze stopami także osobno. Jeśli chodzi o ogon, nie trzeba utrzymywać znacznika w linii prostej podczas szydełkowania. Następnie rozpoczęłam ramiona z palcami. Na początku wyszydełkowałam 8 palców, 4 dla każdej dłoni i nie trzeba również wyrównywać znacznika. Delikatnie wypełniłam czubki palców i dalej już nie wypełniałam.
Natomiast po wykonaniu trzeciego palca nie ucinamy włóczki, tylko dalej szydełkujemy i łączymy palce w dłoń. Znacznik dłoni przebiega tutaj od tego środkowego palca wzdłuż dłoni. Trzeba wykonywać shift stitches, czyli te ruchome oczka, żeby znacznik przebiegał prosto. We wzorze znajdziecie oczywiście szczegółowe instrukcje i schematy, jak przyłączyć palce, żeby powstała prawa i lewa dłoń. Kciuk dołączyłam do dłoni, wkuwając szydełko najpierw w oczka kciuka i oczka dłoni, a w kolejnym okrążeniu przerabiając półsłupki przez oczka pozostałe nieprzerobione oczka kciuka. Delikatnie wypełniłam dłoń i później już dalej nie wypełniałam. Tak jak mówiłam, ramiona można wypełniać przez przeciąganie włóczki pochodzącej od tych pasków w różnych kolorach. Następnie wyszydełkowałam nogi ze stopami. Rozpoczęłam od wykonania palców. Trzy palce dla każdej stopy. I tu także nie trzeba utrzymywać znacznika w linii prostej przy szydełkowaniu palców. Każdy palec ma inny rozmiar, duży, średni, mały, więc dodałam do każdego z tych palców notkę, kartkę wsunęłam w palec, żeby wiedzieć, no mniej więcej, żeby się nie pomylić później podczas przyłączania, bo te dwa mogły mi się odrobinkę pomylić, są bardzo podobnych rozmiarów. Kiedy wyszydełkowałam trzeci palec, najmniejszy, nie ucinałam włóczki, ponieważ dalej już trzeba łączyć palce, żeby uzyskać stopę. Znacznik przebiega wzdłuż tutaj z boku stopy. Podobnie jak to było w przypadku dużej wersji królika, szalonego królika. I trzeba utrzymywać ten znacznik w linii prostej, wykonując shift stitches. Jeśli chodzi o zmiany kolorystyczne, sama wybierałam kolory, żeby uzyskać taki efekt, jaki tutaj widzicie. Natomiast dokładnie podążałam za instrukcjami we wzorze, jeśli chodzi o okrążenia, w których kolory były zmieniane. Projektantka poleca, żeby nie utrzymywać znacznika w linii prostej podczas szydełkowania ramion czy nóg, ponieważ dzięki temu królik zyskuje swój urok. Po wyszydełkowaniu prawej nogi nie ucinałam włóczki, ponieważ dalej kontynuowałam tułów. Znacznik tułowia przebiega wzdłuż centralnej tylnej części, wzdłuż pleców i trzeba tu również wykonywać oczka ruchome, shift stitches, żeby ten znacznik utrzymać w linii prostej. Tułów jest mocno wypełniony. Tułów rozpoczęłam więc od połączenia nogi prawej i lewej. Podczas połączenia nóg musiałam dodać nieco tutaj dodatkowych ruchomych oczek, żeby ten znacznik wyrównać, zanim przyłączyłam do nogi lewej, ponieważ nogi były nieco skręcone i musiałam wyrównać ich pozycję. Wybrałam stopy skierowane do przodu. W Szalonym Króliku w dużej wersji mieliście dwie wersje, stopy skierowane do przodu albo na boki. Tutaj była ta wersja ze stopami skierowanymi do przodu. Wszystko jest dokładnie opisane we wzorze, jak te nogi ze sobą połączyć i jak dalej kontynuować tułów. Podczas wykonywania tułowia doczepiamy ogon, wkuwając szydełko przez oczka ogona i tułowia. Ten ogon nie jest więc przyszyty, tylko przyszydełkowany w miarę przerabiania kolejnych okrążeń tułowia. Ramiona również są wszydełkowane podczas przerabiania tułowia i zanim zaczniecie doczepiać, przyłączać ramiona, upewnijcie się, że znacznik tułowia przebiega dokładnie wzdłuż w centralnej części pleców, żeby te ramiona wypadły równo, prosto, po obu stronach tułowia. Ramiona są przyłączone w okrążeniu 28, wkuwając szydełko przez oczka ramiona i tułowia. Tak prezentuje się prawie gotowy królik bez głowy. Tę włóczkę sobie zostawiłam do przyszycia
głowy. Zanim zaczęłam szydełkować głowę, najpierw musiałam wyszydełkować uszy i wyszydełkować usta, ponieważ dalej uszy i usta są integralną częścią głowy. Do wykonania wewnętrznej części tych ust użyłam różowej włóczki Yarn Art Jeans, ale ponieważ Yarn Art Jeans składa się z czterech nitek, ja tę jedną nitkę usunęłam, żeby zostały mi trzy, żeby włóczka była nieco cieńsza, dostosowana do tej włóczki głównej, podstawowej, Drops Baby Merino i szydełka, którego używałam, 1,75 mm. Tak to wygląda. A tu widzicie uszy. Nie musicie utrzymywać znacznika w linii prostej podczas szydełkowania uszu. Autorka podaje również wersję na dłuższe i krótsze uszy. Ja wyszydełkowałam krótsze uszy do okrążenia 38, a następnie kontynuowałam od okrążenia 48, tak jak to zostało podane we wzorze. Po wyszydełkowaniu drugiego ucha nie ucinałam włóczki, kontynuowałam dalej szydełkowanie, ponieważ uszy po połączeniu przechodzą już w głowę. Trzeba zmienić tutaj pozycję znacznika. Znacznik przebiega przez środek głowy, od góry przez część centralną aż do ust, więc trzeba robić ruchome oczka, shift stitches. A tutaj widzicie znaczniki dodatkowe w różnych kolorach, które przydadzą się do ukształtowania głowy. Ja wybrałam takie kolory. Do punktu pierwszego czerwony, drugi w kolorze niebieskim po obu stronach, a tu jest centrum, oś symetrii głowy. Trzeci znacznik w kolorze beżowym, czwarty w kolorze różowym, piąty zielony, szósty żółty. I znacznik szyi w kolorze pomarańczowym. To są wybrane przeze mnie kolory. Możecie oczywiście użyć własnych kolorów. Ja akurat zastosowałam takie. Usta są szydełkowane, tak jak wcześniej już mówiłam, razem z głową, wkuwając szydełko w oczka ust i oczka głowy w okrążeniu 28. Głowa jest wypełniona, ale nie tak mocno, żeby później można było ukształtować ją odpowiednio. A tutaj mamy oczy, dwie wersje zębów i nos. Nos jest delikatnie wypełniony. Ja użyłam włóczki w kolorze wrzosowym, Drops Baby Merino. Tutaj widzicie oczy, białka i powieki. Nie są wypełnione. Białka wykonałam z włóczki białej Alize Bella. Owinęłam centralną część białek nicią dentystyczną, żeby podzielić te białka na pół i następnie włożyłam do powiek. Oczy białka możecie wykonać również z użyciem masy termoutwardzalnej, ale nie ma tam dokładnej instrukcji, jak wykonać takie białka z użyciem masy termoutwardzalnej. Moje białka są wyszydełkowane, oczy włożone wewnątrz jednej powieki, która później została również podzielona na pół. A ja użyłam do tego włóczki brązowej i przyszyłam oczy do powiek. To, co jeszcze muszę zrobić, to przyszyć czarne koraliki i prawdopodobnie użyję tych czarnych koralików do wykonania źrenic. Tutaj mamy zęby, dwie wersje. We wzorze druga wersja jest autorstwa Walerii Zemchugowej. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Jeśli nie, to przepraszam. Więc będę musiała jeszcze wybrać sobie wersję, która bardziej mi odpowiada. Być może będzie to ta wersja, ale to się okaże, jak już będę kształtowała głowę. Później Wam powiem, którą wersję wybrałam. Mam tutaj więc w lekkim nieładzie wszystkie elementy królika. To, co mi jeszcze zostało do zrobienia, ukształtowanie głowy, przyszycie detali twarzy, oczu, nosa i następnie doczepienie, przyszycie głowy do szyi. Tutaj jest znacznik pomarańczowy.
Ja wracam więc do pracy i widzimy się za krótką chwilę. Mój królik jest gotowy, tak wygląda. To co zrobiłam, ukształtowałam pyszczek z wykorzystaniem tych punktów, które wcześniej zaznaczyłam. Do ukształtowania użyłam beżowej włóczki, takiej jak do szydełkowania głowy. Przyszyłam oczy, przyszyłam nos, zęby. Wybrałam pierwszą wersję zębów, tę wersję od Little Owl's Hat. Jeśli chodzi o oczy, mogłyby być odrobinkę większe te koraliki, ale akurat takie miałam, więc przyszyłam te małe czarne koraliki jako źrenice. Przyszyłam również szyję i głowę. Wcześniej wypełniłam szyję dobrze kulką silikonową, a także ukształtowałam tak głowę, żeby była w tej pozycji. Wszystko jest dokładnie opisane we wzorze. Podbródek powinien być w jednej linii z ramionami, kiedy patrzymy z boku. Rozmiar końcowy mojego królika jest podobny, taki jak we wzorze. We wzorze było 20 cm bez uszu. Ja tę większą wersję szydełkowałam i mój królik ma około 21 cm bez uszu, natomiast z uszami około 30 cm. Mój królik wygląda tak. Zachęcam Was gorąco do wyszydełkowania tego królika. Wzór w języku polskim znajdziecie na stronie Little Owl's Hat Polski na Etsy ze zniżką 30% przez pierwsze 3 dni, więc tym bardziej polecam. Subskrybujcie mój kanał, blog. Na blogu również załączyłam post, w którym opisałam, jak wykonywałam tego królika. Linki znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!